Cześć, witam po raz kolejny na kanale. Witam na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Tym bardziej, że jest to zapowiedź nowej serii. Na pomysł tej serii wpadłem jakiś czas temu. Seria ma się nazywać Historia jednego zdjęcia. I jak sama nazwa wskazuje, będzie to historia konkretnie jednej fotografii, którą wykonam właśnie w ramach tego, że no jestem tu i teraz, także nagrywam film. Tylko że ten film, filmy z tej serii będą się odróżniały od pozostałych tym, że to jedno wykonane zdjęcie, to znaczy ja tutaj zdjęć wykonam więcej, natomiast wybiorę sobie jedno z tych zdjęć i to zdjęcie będzie na filmie od początku do końca, czyli od pokazania scenerii, tak? Czyli w jakim miejscu konkretnie jestem, czyli właśnie będzie ten rzut scenerii, będzie zdjęcie na surowo, zrobione tak prosto z aparatu. No i myślę, że to, co Was zainteresuje, pokażę kompletną obróbkę tego zdjęcia, czyli od wywołania plików do ewentualnych korekt właśnie w programie Photoshop oraz efekt końcowy, zapis. Myślę, że seria przypadnie Wam do gustu. Myślę, że spodoba Wam się właśnie pokazanie mojej pracy od początku do końca w taki właśnie sposób. Dlatego lecimy z filmem. Muszę Wam powiedzieć, że zapowiadają się bardzo, bardzo fajne widoki. Jeżeli spojrzycie się teraz dokładnie tam, dokładnie w tamto miejsce, zobaczycie, że tam podnosi się mgła. A ja tą mgłę już widzę w kilku miejscach. Jest to konsekwencja też tego, o czym wspominałem w poprzednich dwóch filmach, czyli o tych przełomach pogodowych. To są właśnie te końcowe takie masy gorącego powietrza, które są właśnie u nas, które zostają. Właśnie wrzesień z reguły tak wygląda w ten sposób, że mamy te bardzo, bardzo ciepłe, słoneczne dni, natomiast wieczory, noce i poranki są chłodne. I jest rzeczą normalną, że na skutek właśnie tej takiej różnicy w temperaturach będzie zawiązywała się mgiełka, a mgiełkę na zdjęciach każdy lubi. Każdy, kto robi właśnie fotografię krajobrazową. Coś pięknego. Zobaczcie. Praktycznie mgła podnosi się niemal z każdego miejsca tutaj teraz. I to jest właśnie efekt tego, co mówiłem. To jest ta właśnie kumulacja wody, która powstaje same tylko różnicy temperatur. Bo już dawno tutaj nie padało. Ale widok jest przepiękny. No i tak, kurczę, fajnie wyszło, że tą mgłę mamy dookoła wszędzie. Mamy jednocześnie zachód słońca, bardzo fajnie się to wszystko zeszło. Natomiast musicie wiedzieć, że mgły, które zawiązały się teraz, będą utrzymywać się do rana. I dopóki rano nie podniesie się to mocne, ostre słońce, to te mgiełki cały czas będą. I właśnie w takich miejscach jak, no choćby to tutaj, tak?
Tu nie chodzi o to, że tutaj ma zbiornik wodny. Wystarczy po prostu gęsta, dzika łąka. Jeżeli to nie jest łąka koszona, zbyt długo oczywiście. No dzikie łąki z reguły nie są koszone. No chociaż czasem zdarzają się wyjątki. Ale właśnie jeżeli jest to łąka z dużą ilością trawy, jak najbardziej należy się spodziewać, że teraz właśnie zawiążą się nam te mgiełki, no i właśnie będą do samego rana. Rano w takich właśnie dniach, po takich wieczorach, rano jak najbardziej, jeżeli ktoś chce mieć fajne zdjęcia, należy jednak wstać, kurczę, należy właśnie się zerwać, przełamać się, należy wstać i właśnie wyjść sobie z aparatem i te właśnie fajne, naprawdę fajne ujęcia sobie zrobić. Takim dodatkowym dzisiaj bonusem, oprócz właśnie tego, że jest tam mgiełko, tak, która no wciąż się podnosi, wciąż się zgęszcza, bardzo fajnie to wygląda, jest brak wiatru. Ani jedna roślina, ani jedna trawka się nie poruszy. I w takiej właśnie sytuacji będą wychodziły bardzo, bardzo właśnie dobre, bardzo ostre zdjęcia, właśnie jeżeli chodzi o takie detale, jak gdzieś jakieś rzędy traw, które gdzieś tam w ten kadr nam wchodzą, tak? Czy jakieś tam nawet z mniejszych drzew, czy z krzewów, te właśnie górne części koron. Bardzo ładnie to właśnie wygląda wtedy. To w tym mgle będzie wciąż zachowywało ostrość. Poza tym brak wiatru to jest ta taka bardzo, bardzo fajna nastrojowa cisza, jaka właśnie, z jaką się można spotkać w tych miejscach. No cóż, jest już generalnie po zachodzie, są te właśnie ostatnie kolory, czyli ten taki przemieszany róż z fioletem, to jest właśnie oznaka, że już dzień się generalnie już skończył w ogóle. Także my się teraz zobaczymy, no nie, my już się nie zobaczymy, bo w Domciu zrobię obróbkę, oczywiście wszystko Wam pokażę, tak jak właśnie powiedziałem, natomiast my zobaczymy się dopiero na kolejnym filmie. Czyli w sumie, jak dobrze pójdzie, niedługo. Tak więc cóż, na dzisiaj żegnam się z Wami. Tradycyjnie fajnie, że jesteście. I tradycyjnie z mojej strony do Was. Siema.